Filip Laskowski. Budzenie zmarłych. Mateusz obudził się z poderżniętym gardłem. Zdążył jeszcze zobaczyć ostrze bagnetu i krew chlustającą z okropnej rany, a potem runął w ciemność, która po przebudzeniu zmieniła się w śmierdzący barłuk ze szmat. Zerwał się z krzykiem, a potrącona okopowa lampka zagrzechotała na betonowej podłodze, stracił równowagę na rozlanym oleju. Podłoga uciekła spod jego bosych stóp i chłopiec runął na beton. To, to tylko zły sen, wyszeptał. To tylko zły sen. Takie rzeczy zdarzały się innym, ale nie jemu, nie Mateuszowi. Krzyk chłopca obudził matkę. W zimnej ciemności nachyliła się nad synem i powtórzyła: To tylko zły sen. Odepchnął ją, a potem schował dłonie pod pachy, żeby nie widziała jak drżą. Kiedy już sobie poszła, zdjął cuchnący strachem pod koszuleki, na czworakach wrócił do swojego barłogu. Ułożył się pod mokrym odpotu kocem, przykrył po samą głowę i skulony czekał na nadejście świtu. Matka jeszcze spała, kiedy otworzył oczy z przeczuciem, że słońce już wzeszło. Zapytany o wiek, Mateusz przyznawał się do piętnastu lat, ale matka twierdziła, że jest trochę młodszy. Właściwie nie była pewna, bo jej mały chłopiec tak szybko rósł. Na wszelki wypadek po jego dziesiątych urodzinach, według rachuby Mateusza po jedenastych, rozwiesiła w poprzek baraku zasłonę z postrzywanych jutowych worków. Mój mały chłopiec chce być dorosły, powtarzała złośliwie. Mały chłopiec przygryzał wargi i nic nie mówił, tylko po raz kolejny zawzięcie rozkładał, przecierał szmatką i ponownie składał karabin odziedziczony po ojcu. Stary kałasznikow przyjemnie ciążył w dłoniach, w magazynku zostały tylko dwa naboje, reszta już dawno rozeszła się na jedzenie czyż drewno do piecyka czasem na nowe ubranie i raz na buty, które Mateusz dostał na ósme urodziny. Matka specjalnie kupiła kamasze o trzy numery za duże, żeby wystarczyły na parę następnych lat. W tym roku Mateusz musiał włożyć do nich kartonowe wkładki, bo podeszwy zupełnie się poprzecierały na betonowej podłodze schronu. Chłopiec usiadł, w ciemnościach znalazł śmierdzące buty, po czym założył je ze wstrętem. Dociągnął szczurowadła. Jedno pękło, więc klnąc cicho pod nosem, związał cholewkę kawałkiem drutu. Wstał i przetarł zaropiałe oczy. Westchnął. Mały chłopiec był gotowy na nadejście kolejnego dnia. Wciągnął na grzbiet bluzę z Maskałatu i zarzucił stary koc na ramiona. Potem spróbował oddechem wzbudzić płomień w wygasłym palenisku, ale tylko wzniosła się chmura popiołu i zaczął kasłać. Śpiąca za zasłoną matka poruszyła się niespokojnie. Mateusz wygrzebał z kuchenki malutki węgielek, rozdmuchał żari i przytknął do knota lampki. Podniósł się słaby płomień, a w jego świetle ukazały się cienie stołu, metalowej szafki, miednicy na stojaku i karabinu opartego o ścianę. Na Jutowej zasłonie pojawił się cień śpiącej matki. Mateusz przykucnął nad lampką z miską cienkiej zupy odlanej z garnka. Dla niego będzie to jedyny posiłek przez kilka najbliższych godzin. W garnku zostało już niewiele jedzenia dla matki, ale ona nie będzie narzekać. Jej mały chłopiec musiał mieć siły do pracy, inaczej umrą. Obok kuchenki leżała żałosna sterta drewna kupionego za kilka zarobionych spłonek. Na kasze również zapracował Mateusz. I na kawałek mięsa, który wspólnie zjedli w poprzednim tygodniu. Mały chłopiec musiał pracować, bo ona już nie miała siły. Nagle zrobiło mu się żal tej starej kobiety, która resztę życia spędzi w zatęchłym półmroku schronu. Odstawił miskę z niedojedzoną zupą. Pochylił się przy piecyku, ze sterty drewna wybrał kilka drasek i ułożył na palenisku. Za pomocą kawałka gazety przeniósł płomyk z lampki do piecyka. W całym schronie, wszystkie rury piecyków były spięte w jeden system kominowy zapewniający dobry ciąg i ochronę przed zaczadzeniem. Wkrótce ogień trzaskał w palenisku, napełniając ciepłem i światłem lichy barak. Matka się ucieszy po przebudzeniu. Mateusz. W słabym świetle lampki, z podkrążonymi oczyma i zapadniętą twarzą, przypominał zagłodzone dziecko lub więźnia podziemnego obozu. Jego ciało powoli traciło proporcje. Ręce i nogi zdawały się być nienaturalnie długie, a wygolona do skóry głowa zbyt duża. W mętnych oczach chłopca odbijało się słabe światło lampki. Gdy zjadł, założył stary wojskowy płaszcz. Na plecach zawiesił kałasznikowa, wełniane rękawiczki bez palców wcisnął za pasek. Wyszedł przed barak z długą wierzbową laską opartą na ramieniu. Zabrał też wiadro na nieczystości, żeby wylać je po drodze. Stał już na progu, gdy usłyszał zaspany głos matki. Nie musisz tego robić. Mamo, weź. Mateusz potrząsnął głową. Zajdę na trochę do Josipów. Ciągnie cię do nich. Oj, ciągnie. Nie odpowiedział, bo nie warto było nic mówić. Oboje wiedzieli, że ze wszystkich znanych światów najbardziej ciągnęło go do tego śmierdzącego nagarem, wyprawioną skórą, potem i smarem do broni. Do świata, gdzie szczękają odciągane suwadła w karabinach, brzęczą butelki z bimbrem, a każda wypowiedź jest krótka jak wystrzał z kałasznikowa. Ciągnęło go do świata Josipów. Tymczasem za progiem już czekał strupieszczały świat, który również trzeba było pokonać. Po zamknięciu drzwi Mateusz z niepokojem popatrzył na ścianę przy wejściu. Cień mordercy, gdy pojawi się za plecami, żeby poderżnąć chłopcu gardło, będzie większy od jego własnego. Wchłonie chłopca i zepchnie w ciemność, z której nie można się już obudzić. Ponieważ nic takiego jednak się nie stało, Mateusz z ulgą zagłębił się w gąszcz baraków. Przed śmierdzącą toaletą czekało już kilku ludzi. Mateusz również odstał swoje, a gdy przyszła jego kolej, na jednym wdechu wszedł do środka i wylał nieczystości. Z pustym wiadrem wrócił do baraku, zostawił je przed progiem, by nie budzić matki. Wolnym krokiem udał się na niższy poziom schronu, gdzie stały dwa rzędy baraków, przedzielone wąską uliczką zasłaną śmieciami. Za cienkimi ścianami z drewna i blachy spali ludzie, którym życie wyraźnie się nie udało. Mateusz nie miał im nic mądrego do powiedzenia. Sam jeszcze mocno wierzył, że potrafi odmienić własny los, a droga do szczęścia wiedzie krętymi dróżkami, wydeptanymi przez wszystkich Josipów tego świata. To na nich zawsze czekała miska ciepłego jedzenia, butelka wódki i dobre słowo. Mateusz nie był głupi. Umiał pisać, trochę czytać, a liczyć nauczył się w szkółce zakonnej na trzecim poziomie schronu. Już dawno wykombinował, która ścieżka będzie dla niego najlepsza. I tylko ten strach, który najpierw trzeba pokonać, mącił myśli chłopca. Szedł. Nasłuchując oddechów śpiących ludzi, usłyszał kilka zaspanych rozmów, a za drzwi jednego z baraków dobiegły do niego stłumione kobiece jęki. Uśmiechnął się pod nosem. Mechaniczny zegar wskazywał czwartą dwadzieścia. Niedługo koniec ciszy nocnej. Czas po raz ostatni zabrać się do pracy. Ze zmiętej kartki wyjętej z kieszeni płaszcza odczytał numery baraków. Dziś była środa, więc powinno budzić dwadzieścia trzy osoby pracujące na rannej zmianie. Postanowił rozpocząć od robotników z oczyszczalni. Udał się pod wybrany barak, dla pewności odczytał cyfry zapisane wyblakłą farbą na ścianie i delikatnie zastukał laską w drzwi. Odczekał chwilę i stuknął ponownie. Spierdalaj, gówniarzu! Teraz Mateusz rąbnął w drzwi baraku z całej siły. Odezwał się blaszany dach, w środku zabręczały łyżki spadające z kołków na ścianie. Ktoś ochydnie zaklął. Wszyscy już wstali? Rzucił chłopiec w ciemność za uchylonymi drzwiami. Nikt nie odpowiedział. Mateusz nie ustępował. Wszyscy wstali? Tak, spierdalaj. Na twarzy Mateusza pojawił się uśmiech. Stary Wir już się obudził i teraz sklął chłopca za wczesną pobudkę. Wciąż z uśmiechem na ustach Mateusz udał się do kolejnego baraku z listy. Zastukał dwukrotnie, odczekał, a potem stuknął ponownie. Poczekał jeszcze chwilę, zanim delikatnie pchnął drzwi. Zaledwie stanął na progu, gdy w jego stronę poleciał ciężki bucior. Uchylił się w ostatniej chwili. W ślad za butem poleciało też głośne przekleństwo. Won! Warknął mężczyzna leżący na podłodze. I oddaj buta, łazęgo! Tuż przed piątą Mateusz dotarł pod barak starego kukacza. Stojąc w świetle uchylonych drzwi, dwukrotnie uderzył laską w swój cień na podłodze. Po trzecim stuknięciu kukacz otworzył oczy. Już wystarczy, szepnął. Tym waleniem obudziłbyś umarłego. A ja przecież jeszcze żyję. Widzę! Idziesz do nich? Idę. Mateusz starannie zamknął drzwi. Przez następną godzinę z kartką w ręku przemierzał schron, stukał w wybrane drzwi, cierpliwie przyjmował przekleństwa i odchodził. Tylko raz usłyszał podziękowania. W końcu skierował kroki pod barak szwaczek, postał trochę przed wejściem, zasłuchany w roześmiane głosy dziewcząt szykujących się do pracy. Po chwili drzwi się otworzyły i owionął go delikatny zapach młodych kobiet. Z przyjemnością zamknął oczy, a kiedy otworzył je ponownie, w uchylonych drzwiach baraku stała jego Iwa. W podziemnym schronie, gdzie ludzie już dawno zmarnieli i stracili kolory dla Mateusza, ona wciąż pozostawała piękna. Stukacz, zaśmiała się i pogłaskała go po twarzy. Na co czekasz? Wchodź. Po chwili siedział wśród sześciu młodych kobiet otoczonych radosną paplaniną i zapachem. Były ubrane w zgrzebne, robocze drelichy, a włosy skryły pod chustami. Iw usiadła na kolanach Mateusza. Dziewczęta wciąż się śmiały. Kiedy wyszły i został tylko z nią, dostał kilka całusów i mógł przez bluzę dotykać jej piersi. Potem dostał po łapach. Nie odpuszczał. Rozpiał już dwa guziki jej spodni, kiedy złapała go za nadgarstki. Przestań, mruknęła. Musimy pogadać. Wyciągnęła rękę ponad ramieniem chłopca i zmniejszyła płomyk lampy. Pocałował ją szybko, bo wiedział, że za chwilę zrobi się smutno. Kocham cię, szepnęła. Właśnie zrobiło się smutno. Naprawdę do nich idziesz? zapytała z wyrzutem. Dlaczego? Bo tak trzeba. Jej twarz spoważniała, popatrzyła w oczy Mateusza, a potem zeszła z jego kolan. Chodźmy, zarządziła, muszę dogonić dziewczyny. Stali między barakami, trzymając się za ręce, i wnuciła jakąś starą piosenkę. Przed drzwiami szwalni Mateusz dostał jeszcze causa, a potem został sam. Odchodząc, musnął dłonią jej biodro. Zaśmiała się cicho. W drodze powrotnej zapragnął chociaż na chwilę zajrzeć do Josipów. Poczuć ten dobrze znany zapach metalu i starego prochu, może zdąży porozmawiać ze starym wojniczem. Barak mieścił się tuż przy wejściu do schronu, żeby każdy Josip miał blisko na powierzchni. W środku paliła się mała lampka naftowa i słychać było zaspane głosy. Mateusz dobrze wiedział, że nie trzeba ich budzić. Może nigdy nie zasypiają. Dlatego zostawił drewnianą laskę przed drzwiami, i delikatnie zapukał. Odpowiedział mu nerwowy śmiech Starego Wojnicza. Wchodź, Mateusz. Chłopiec nieśmiało przestąpił próg. Skąd pan wiedział, że to ja? A kto może tu przejść o tej porze? Pod ścianą baraku rozparci za szerokim stołem siedzieli Josipowie. Mateusz znał ich wszystkich: Starego Wojnicza, Gintera i Bałabanowa, którego szczerze nie lubił. Chłopiec rozejrzał się niepewnie. A gdzie reszta? zapytał. Jeszcze nie wrócili? Ano, jeszcze nie. Dziwne. Pozostali ponuro pokiwali głowami. Przecież oddzwoniono już godzinę szóstą, a nocna zmiana jeszcze nie wróciła. Dziwne. Znowu kiwnęli głowami. Stary Wojnicz spojrzał na bałabanowa i powiedział, może. Idźcie po nich. Tak trzeba będzie zrobić. Bałabanow wstał od stołu, poprawił ciężki pas na biodrach i kiwnął na gintera. Choć trzeba zapracować na dniówkę. W milczeniu ruszyli do drzwi przypominali bestie z najgorszych snów opatuleni w szmaty, w ciężkich butach nabijanych kolcami i z kałasznikowami w rękach szli w szczęku oporządzenia z ciężkimi oddechami ludzi gotowych na wszystko po drodze poprawiali jeszcze ładownice dopinali sprzączki, regulowali paski karabinów i sprawdzali czy znienawidzone bagnety wystarczająco szybko wysuwają się z pochew Mateusz pokornie ustąpił im z drogi po wyjściu dwójki Josipów spojrzał niepewnie na Wojnicza. Myśli pan, że stało się coś złego? Na pewno. Powinni już wrócić. Wojnicz popatrzył gniewnie na Mateusza. Jest tu jak pizda, siadaj, mruknął. Mateusz odpowiedział wściekłym spojrzeniem, po czym zajął miejsce po drugiej stronie stołu. Wojnicz postawił przed nim musztardówkę i nalał do połowy bimbru z butelki. Masz? Mruknął. Chłopiec upił odrobinę, a potem się zakrztusił, wzbudzając śmiech wojnicza. Stary Josip wyciągnął z kieszeni pomiętego papierosa, a przed zapaleniem wychylił resztę bimbru z musztardówki. Masz ten swój karabin? zapytał. Mam. Pokaż. Po dokładnym sprawdzeniu przez starego Josipa wysłużony kałasznikow spoczął na stole. Nada się. Wojnicz wskazał karabin. Ile masz amunicji? Dwa naboje. Dostaniesz cały magazynek, ale do rozliczenia po powrocie, żeby mi tylko żadna sztuka nie zniknęła. Mateusz natychmiast zapewnił, że nie zniknie. Na pewno chcesz tę robotę? Tak. Gadasz jak panna młoda. Stary Josip rozwiał dłonią dym. Wiesz, taka co by chciała, ale się boi. Znasz takie? Chłopiec pokręcił głową. Nie znał. Ja też nie, ale podobno kiedyś bały się pierwszej nocy. Ty się boisz? Nie boję, skłamał Mateusz. To bardzo głupio z twojej strony. Nocy trzeba się bać. Zwłaszcza tuż przed świtem. Mówiłem ci już, dlaczego trzeba się bać przed świtu? Mateusz znów pokręcił głową, nigdy nie słyszał tej historii. Więc ci opowiem. Wojnicz oparł dłoń z dymiącym papierosem na stole. Dla śpiącego człowieka to najgorszy czas. I dla nas najgorszy chociaż nie śpimy to wtedy wychodzi całe zmęczenie. To wtedy najbardziej kleją się oczy, a to kurewskie zimno wreszcie jest mniej dokuczliwe. Nie słychać też żadnych dźwięków. Człowiek staje się obojętny. Już tylko wyczekuje powrotu do schronu. Stary Josip zamilkł, mocno zaciągnął się dymem i mruknął. Dlatego oni zawsze przychodzą o tej porze. Kto? Wojnicz wzruszył ramionami. Czy to ważne? Oni. Ale kto? Nie pytaj, jak mały zasraniec. Przecież nie wiemy, skąd są ci ludzie. Zresztą ta wiedza nie jest nam do niczego potrzebna. Wojnicz ze złością rozkruszył papierosa, a niedopałek schował do kieszeni. Poczekaj chwilę, warknął. Wstał i spojrzał na chłopca. Muszę rozprostować kości. To od tego zimna. Za moment znów będę gadał. Wojnicz przeciągnął się leniwie, a potem zaczął wolno spacerować za plecami Mateusza. Znużony chłopiec odwrócił wzrok. Przymknął oczy i spróbował sobie wyobrazić, jak wygląda naga Iw. Gdy stary Wojnicz złapał go od tyłu za gardło, miał potwornie silny uścisk dłoni. Jedną ręką przyciągnął głowę chłopca do piersia, a drugą sięgnął po znienawidzony bagnet. Ostrze błysnęło przed twarzą Mateusza. Oto koniec opowieści, wychrypiał Wojnicz. Wszystkie kończą się tak samo. I wtedy Mateusz zaczął walczyć z całej siły, zacisnął palce na ręce z bagnetem i targnął się w przód, a potem w tył, uderzając głową w pierś Wojnicza. Upadli na podłogę. Stary opludł chłopca nogami, jednocześnie dusząc go przed ramieniem. Urżne ci łeb, mały zasręcu, wycharczał. Urżne. Mateusz nie odpuszczał. Unieruchomił rękę wojnicza, próbował wykręcić. Z wysiłku nabrzmiały żyły na jego skroniach, a twarz pociemniała, walczył o każdy oddech. Wojnicz miał silne ręce i znał się na tej robocie. Dłoń z bagnetem znalazła się tuż przed oczami chłopca. Mateusz przyciągnął ją bliżej, a potem wbił zęby w nadgarstek Josipa. Odpowiedział mu okrzyk bólu. Nacisk na gardło zelżał. Mateusz natychmiast wykorzystał. Wyrwał się z uścisku i odturlał pod ścianę. Był wolny. I miał w ręku bagnet Josipa. Stary wojnicz leżał na plecach. Oddychał z wyraźnym trudem. W końcu przewrócił się na bok i oparł na łokciu. — Zawzięty z ciebie bydlak — mruknął z uznaniem. — Ty też się nadasz, tak jak ten twój karabin — Mateusz tylko machnął ręką. Również nie mógł złapać powietrza. Wojnicz z wysiłkiem usiadł na podłodze. Rozumiesz, co do ciebie przed chwilą powiedziałem? Mateusz szybko odpowiedział, że rozumie każde słowo. To dobrze. Oddaj bagnet i pomóż mi wstać. Kiedy znów usiedli po przeciwnych stronach stołu, Wojnicz odchylił głowę, ukazując obrzydliwą bliznę biegnącą w poprzek gardła. — Widzisz? — powiedział przez zaciśnięte zęby. — Tak mnie załatwili lata temu, od ucha do ucha! — stuknął czubkiem bagnetu w grdykę. — Tak się kończy trzecia część nocy! Pokręcił głową, aż zachrzęściły kręgi szyjne i spojrzał na Mateusza. Przez pięć tygodni nosiłem w gardle rurkę zaprawioną przez naszego doktora. Do dziś nie mogę dobrze przełykać, ale żyję i tylko to się liczy. Ponad stołem podał Mateuszowi musztardówkę z bimbrem. Na pewno zrozumiałeś, co do ciebie powiedziałem? Tak, chyba tak. I nadal chcesz tę robotę? Chłopiec tylko kiwnął głową. Po wyjściu Mateusz szybko się zorientował, że nie zdąży już nawet na chwilę wrócić do matki, bo o siódmej zaczynała się jego ostatnia zmiana w oczyszczalni. Będzie gadać, pomyślał, a niech gada, bo to raz. Dlatego udał się wprost do baraku na trzecim poziomie, gdzie niedługo miał stanąć przy stole. Na którym szperacze układali dobra znoszone z powierzchni, nieme ślady rzeczywistości nieodwołalnie minionej. Każdy przedmiot był oglądany ze wszystkich stron, drobiazgowo czyszczony, a potem trafiał do rąk brygadzisty, który szacował jego wartość i, lekko sypleniąc, określał przydatność: to do rozebrania na części, to do naprawy, to do sprzedania, a to do wyrzucenia, bo szmelc. Dla Mateusza to był kolejny świat, z którym musiał się pożegnać. Czas wyrwać się ze wszystkich znanych światów, zamkniętych wraz z matką w czterech ścianach baraku zapełnionych ludźmi o poszarzałych twarzach, rozbrzmiewających stukaniem wierzbowych lasek i szmerem piasku na pamiątkach z przeszłości. Była w Mateuszu zadziwiająca pasja, nakazująca każdego dnia powstanie z zimnego barłogu, zasznurowanie butów, wędrówkę o świcie między śpiącymi barakami, sortowanie niekończącego się korowodu martwych przedmiotów. Było marzenie o dotknięciu nagich piersi i w... Była siła, nakazująca rąbanie drzew w ciemnościach, targowanie się z handlarzami o każdy kawałek chleba lub wiązkę chrustu, w końcu bezcelowe, codzienne czyszczenie karabinu po ojcu. Było też pragnienie odmiany własnego losu, do którego wiodły ślady wydeptane w śniegu przez wszystkich Josipów tego świata. Bite pięć godzin przekładał przeróżne drobiazgi, aż pod koniec zmiany zawołał go jeden z robotników. Pokazał chłopcu zniszczoną książkę. Jaki tytuł? Zapytał Mateusz z ciekawością. Archipelak guak. Nie znam gatunek? Powieść współczesna, jak dla mnie. Chcesz poczytać? Nie. Książka spoczęła na stercie skarbów. Została oszacowana jako rzecz ciesząca oko, ale zupełnie nieprzydatna. Na koniec zmiany Mateusz pożegnał się również z tym światem. Uścisnął dłoń brygadzisty, pogadał chwilę z innymi robotnikami, po czym cicho zamknął za sobą drzwi. Po pracy Mateusz kupił niedopałek papierosa od ulicznego handlarza, żeby potem zaszyć się w jakimś cichym kącie i pomarzyć o Iw. Wracając do baraku, zaszedł do Josipów, którzy znów siedzieli przy stole i kłócili się za wzięcie. Byli wśród nich dwaj wartownicy z nocnej zmiany – Arctowski i Mendel. Wojnicz wskazał ich ręką. – Znaleźli ślady na śniegu – powiedział. – Ktoś kręcił się przy wejściu do schronu. – Co teraz? – Wojnicz westchnął. – Bez zmian. Zaczynasz dziś w nocy. Pałabanow uderzył ręką w stół. Spojrzał groźnie na chłopca, potem na wojnicza. Nie chcę iść z tym gówniarzem, warknął. Ale pójdziesz. Mężczyzna podniósł się na nogi. Nie słyszałeś? Kręcą się tu obcy, a ty wysyłasz chłopaka na pierwszą wartę? Pojebało cię! Siadaj. Wojnicz nawet nie spojrzał na bałabanowa. To już postanowione. Kiedy bałabanow ponownie usiadł, Wojnicz zwrócił się do chłopca: A ty idź spać, robota czeka. Masz tu być przed północą. I już dokonało się. Oszołomiony Mateusz wyszedł z baraku Josipów i skierował kroki do baraku Szwaczek. To jedyny świat, z którym nie zamierzał się żegnać. Wręcz przeciwnie, uważał, że młody Josip doskonale pasuje do tego miejsca pachnącego dziewczętami. Potem siedział wśród nich, i niewiele mówił, więcej słuchał, a najbardziej chciał je wszystkie pogonić i zostać tylko z Iw. Patrzył na swoje schodzone buciory i milczał. Iw dotknęła jego ręki. Powiedz coś, Idę do Josipów, wojnicz się zgodził. Iw gwałtownie cofnęła dłoń. Nie tak miało być, wyszeptała. Nie tak. Dziewczęta umilkły, zerkały na Mateusza z głupimi uśmiechami. Trochę zazdrościły Iw, a może już jej współczuły. Nie możesz tego zrobić, nie ty. Mateusz, chociaż gotował się w środku, zaczął cierpliwie tłumaczyć. Powoli zyskiwał przewagę w tej rozmowie. Kiedy był już prawie pewny, że Iw się zgodzi, dziewczyna powiedziała Nie możesz tego zrobić. Mateusz zaczął ponownie tłumaczyć, że dzięki pracy Josipa będą mieli więcej wszystkiego, więcej jedzenia, więcej drewna opałowego, więcej lekarstw na schorowane nogi matki. Nie, przerwała Iw. Mówiłeś, że ona się już nie liczy, że teraz ja jestem najważniejsza, a ja nie chcę, żebyś tam poszedł. Dziewczęta niepewnie patrzyły na siebie nawzajem. Nie bardzo wiedziały, dokąd mogłyby iść, więc czekały i nasłuchiwały uważnie. Iw milczała. Mateusz również. Pójdę już, powiedział w końcu. Muszę się wyspać. Iw pokiwała głową. Jasne, idź. Odprowadziła go do wyjścia i pożegnała chłodno. Mateusz przystanął za progiem, ale Iw zamknęła drzwi tuż przed jego nosem. Chłopiec tylko wzruszył ramionami. Młody Josip zamierzał tu wrócić. Przed wejściem do baraku na Mateusza czekał chłopiec. Miał zaledwie kilka lat, ale udawał, że jest starszy. Dumnie paradował w zaluźnych ubraniach i robił groźne miny. Jego zbyt duże buty smutno człapały po betonie. Spoglądał groźnie na Mateusza, ale jego głos był wylękniony. – Podobno idziesz do nowej roboty? – No, idę. – A czy ja będę mógł teraz budzić ludzi? – A chcesz? – No. To zaczekaj tu chwilę. Mateusz wyniósł z baraku swoją wierzbową laskę i wręczył ją chłopcu wraz z pomiętą kartką. Chciał jeszcze potargać mu włosy, ale malec cofnął głowę. Jest jeszcze coś mruknął Mateusz. Wyciągnął kartkę z rąk chłopca, odwrócił go delikatnie i na plecach malucha rozprostował papier. Wyjętym z kieszeni ołówkiem dopisał do listy jeszcze jedno imię i numer baraku. Zaczynasz dziś wieczorem. Pamiętaj, musisz mnie obudzić przed północą. Chłopczyk z przejęciem kiwnął głową. Nie zawiodę. Mateusz cofnął się w ciemność baraku i zamknął drzwi. Kiedy odwrócił głowę, napotkał spojrzenie matki. A więc idziesz? Idę. Skąd wiesz? Była tu matka Josipa. Po co? Przyniosła trochę jedzenia dla ciebie. Wtedy Mateusz dostrzegł postawiony na środku stołu talerzyk z kawałkiem mięsa. Nie jestem głodny, ale tylko zobacz. Matka podsunęła talerz pod twarz chłopca. Nie jestem głodny, powtórzył Mateusz. Za kilka godzin idę na pierwszą wartę. To nic. Zjemy rano, jak wrócisz. Idę na pierwszą wartę. To zjemy, jak wrócisz. Na pewno się nie zmarnuje. Mateusz bezsilnie opuścił głowę. Zjemy, jak wrócę. Teraz idź spać, musisz odpocząć. Leżał już w barłogu, gdy przyszła Iw. Matka zastąpiła jej drogę. Szeptały chwilę za zasłoną, a potem zaskrzypiały drzwi wejściowe i matka z zapaloną lampką odpłynęła w ciemność schronu. Iw pochyliła się nad Mateuszem. Cześć, szepnęła. Śpisz? Czekam na ciebie. No więc jestem. Leżeli przytuleni w barłogu ze szmat. Iw trzymała jego brzuchu, a on obejmował ją ramieniem. szeptali. Nawet nie znałeś dobrze tamtego chłopaka. Dlaczego nazywasz ich josipami? Mateusz nie wiedział. Milczał. No już ponagliła Iw. Powiedz odwrócił wzrok. Dziewczyna dotknęła jego twarzy. Oni mają imiona, szepnęła łagodnie. Nie potrzebują innych. Może ja potrzebuję. Chłopiec zacisnął powieki i milczał, chociaż bardzo pragnął wydyszeć jej do ucha cały swój strach, opowiedzieć o tych wszystkich nocach, śmierdzących zimnym potem, gdy próbował kolejny raz wydobyć się z ciemności. Ale przecież nie mógł tego zrobić. Nie teraz, kiedy już prawie był Josipem. Dlatego milczał i nie otwierał oczu. Czuł jej dotyk na brzuchu. Szare od brudu palce i w rozpięły pasek jego spodni, sprytnie wsunęły się pod materiał, dotknęły nagiego ciała. Dziewczyna chichotała cichutko, gdy odważnie przesuwała dłoń po jego napiętym brzuchu, a Mateusz z przejęcia zaciskał mocno powieki. To zupełnie inny sen od tych wcześniejszych. Tak bardzo Cię kocham, szepnęła dziewczyna. Miękkimi ruchami dłoni potwierdziła własne słowa. Wierzysz mi? Tak. Naprawdę wierzył. Zapragnął ją pocałować. Po raz pierwszy dotknąć jej nagich piersi. Na szyi czuł parzący oddech Iw. Mateusz drżącymi rękoma mocował się z zapięciem jej spodni. Dłonie dziewczyny sprawiły, że nie zauważył łagodnego przejścia do nowego świata. Do świata, który pachnie Iw. Jeszcze nie dziś, dziewczyna odepchnęła jego na natarczywe ręce. Musisz do mnie wrócić. Mateusz gwałtownie otworzył oczy, ale jej już nie było. Zasnął jak dziecko i nie spadał w ciemność. Tamten chłopiec nazywał się Josip i był tylko trochę starszy od Mateusza. Przyciskając karabin do piersi z dumą wychodził z baraku, a potem znikał w tumanie śniegu nawiewanym przez uchylone drzwi schronu. Ciekawe, czy czekała na niego jakaś Iw. Mateusz miał wtedy zaledwie kilka lat, natomiast dobrze pamiętał tamto pragnienie być jak Josip. Nosić nabity karabin, przy każdym kroku stukać kolcami butów o beton podłogi, łaskawie przyjmować klepnięcia w rami od innych mężczyzn i słuchać głosu kobiet, które wtedy jeszcze błogosławiły wszystkich Josipów wychodzących na powierzchnię. W tamtym czasie Mateusz wciąż ich nie rozróżniał. Więc dla niego wszyscy mieli jedno imię: Josip. Biegał za Josipami, gdy wychodzili na wartę i gdy wracali, po formie zmęczeni, oblepieni popiołem i śniegiem, w skrzypiących od lodu kombinezonach i zamarzniętych maskach. Kiedyś dłoń chłopca przykleiła się do oszonionego karabinu, wojnicz zabrał go do baraku Josipów i z pomocą ciepłej wody uwolnił palce malucha. Odtąd Mateusz jako jedyny mógł ich odwiedzać w przerwach między robotą na powierzchni. – Kiedyś też będziesz z nami chodził – powtarzali ze śmiechem. Pewnego dnia młody Josip zniknął i nikt nie chciał powiedzieć, dokąd odszedł. W późniejszych latach inni również znikali, ale zawsze na ich miejsce pojawiał się nowy, tylko smutniejszy od poprzedniego. Aż pewnego ranka Mateusz przekonał się na własne oczy – dokąd odchodzą wszyscy josipowie tego świata. O świcie, z uchylonych drzwi schronu, wynurzyła się przedziwna procesja josipów o gniewnych spojrzeniach i dłoniach kurczowo zaciśniętych na karabinach. Prowadził ich wojnicza, kilka kroków, za nim dwóch kolejnych ciągnęło po betonie innego josipa. Idąca z boku kobieta podtrzymywała niemal zupełnie oderżniętą głowę. W zupełnej ciszy ułożyli Josipa na podłodze przy wejściu. Natychmiast otoczył ich rozszeptany tłum. Zrozpaczona kobieta wciąż podtrzymywała głowę martwego chłopca, a gdy poruszała dłońmi, szyja Josipa otwierała się jak usta i natychmiast zamykała z głośnym mlaśnięciem. Tamtej nocy Mateusz po raz pierwszy spadł w pustkę budził się w chłodnej ciemności z przeczuciem, że nadchodzi właściwy czas, aby wstać z barłogu, założyć buciory i płaszcz, a potem cichutko wyjść z baraku i nie obudzić przy tym matki. Kiedy sięgał po stojący w kącie karabin, rozległo się nieśmiałe pukanie do drzwi. Otworzył je bardzo powoli i spojrzał z góry na chłopczyka, który zajął jego miejsce. Malec z wysiłkiem stuknął drewnianą laską o beton. Czy tak było dobrze? Zapytał przejętym głosem. Bardzo dobrze. Naprawdę cię obudziłem? Pod twoje drzwi przyszedłem jako pierwszy. Dziękuję, szepnął Mateusz. A teraz biegnij do innych. Chłopczyk odszedł, lecz po kilku krokach musiał przystanąć. Drewniana laska chwiała się w jego rękach i zawadzała oblaszane ściany baraków. Malec rozejrzał się bezradnie. Na początku możesz ciągnąć ją po ziemi. Powiedział Mateusz. Ja tak kiedyś robiłem i było łatwiej. Uśmiechnął się. Mały zasyrańcu, dodał. Chłopczyk podziękował, a potem zniknął w ciemnościach. Po chwili zgłębił liczki, uliczki rozległ się odgłos stukania do kolejnych drzwi. Mateusz stał jeszcze długo ze stopą opartą na progu. Zbyt przejęty myślą, że najmniejszy ruch przeniesie go natychmiast do świata Josipów, skąd nie będzie już powrotu do domu. Za jego plecami rozległ się głos matki. Mnie nie pożegnasz, synku? Odwrócił głowę i spojrzał przez ramię w ciemność zimnego baraku. Mamo, szepnął, mrużąc oczy. Nie mógł jej dostrzec. Wrócę. A potem przestąpił próg i szybko zamknął za sobą drzwi. Nie obejrzał się przez całą drogę do świata Josipów. Nie patrzył w oczy mijanych ludzi, nie przystawał, żeby posłuchać oddechów tych, którzy nadal spali. Przechodząc obok baraku, szwaczek dumnie uniósł głowę, ale nawet nie spojrzał w tamtą stronę. Josipowie już na niego czekali. Przyszli wszyscy, ale tylko Bałabanów był ubrany w kombinezon. Siedział na krześle pod ścianą i nerwowo stukał kolcami butów o podłogę. Posłał Mateuszowi wredne spojrzenie. – Psie porobiło! – warknął. – Z takim szczylem muszę! – Wojnicz natychmiast uciszył go ruchem dłoni. Klepnął Mateusza w ramię. – Zdejmuj swoje łachy, chłopaku! Nie ma czasu! – Pozostali Josipowie rozstąpili się, ukazując miejsce w kącie baraku, gdzie na podłodze leżała płachta folii. Wojnicz znów klepnął chłopca w ramię. Ściągaj, ciuchy, przecież tak nie pójdziesz. Chłopiec rozebrał się do kalesonów i podkoszulka. Resztę ubrań położył obok folii, na którą wszedł bosymi stopami. Otoczyli go ciasnym kołem. Bałabanow wciąż siedział na krześle. ściągaj wszystko! Mateusz z ociąganiem zdjął resztę ubrań i wyprostował się z dłońmi przyciśniętymi do krocza. Nie potrafił opanować drżenia kolan. Szczękał zębami. Przypominał zbitego psa o zapadniętych bokach i spojrzeniu wzbudzającym litość. Blady, niemal przezroczysty na tle brudnej ściany. Jeden z Josipów postawił przed nim kubeł z wytopionym psim sadłem. Natrzyj się tym dokładnie. Po co? — Żebyś mógł bezpiecznie wyjść na zimno. Po wszystkim na skórze chłopca została gruba warstwa tłuszczu, pod pachami i w pachwinach zebrała się galaretowata piana. Obejrzeli go dokładnie, a potem kazali z powrotem założyć ubranie. — Tylko bez butów — napomknął Wojnicz. — I zejdź z folii. Z pomocą Josipów chłopiec założył trzy pary spodni, dwa podkoszulki, starą bluzę z kapturem i wojskową kufajkę śmierdzącą benzyną. Kazali mu też kolejno zanurzyć stopy w kuble z sadłem, a potem owinąć onucami i powiązać sznurkiem. Na końcu dostał potężne buciory ze stalowymi kolcami, ochraniacze na kolana i ciężką kamizelkę kuloodporną. Wcisnęli też na jego ramiona i spieli uprząż z manierką pełną wódki, torbą z maską przeciwgazową, zapasowym magazynkiem do kałasznikowa i saperką przytroczoną na wysokości serca. Grube rękawice wcisnęli zapasek, dołożyli szalik, wełnianą maskę na twarz i gogle, których szkła przetarto wcześniej spirytusem, żeby nie parowały. Kiedy już się rozstąpili, patrzył na nich kolejny Josip. Tylko mniejszy zgarbiony pod ciężarem ekwipunku. Wojnicz wcisnął do jego ręki musztardówkę z bimbrem. Do dna! Kiedy Mateusz już wypił, musiał oddać pusty pojemnik, dostając w zamian stary karabin po ojcu. Wojnicz wskazał butelkę stojącą na stole i zapytał. Dobra? Mateusz kiwnął głową. Wojnicz stuknął palcem w szyjkę. Reszta jak wrócicie. Bałabanów ociężale podniósł się z krzesła. Trzymany w ręku karabin oparł kolbą na okutym czubie buta. Idziemy. Szli ramię w ramię, w chzęście oporządzenia, aż do bramy. Wyglądali jak przedziwne bestie, wyruszające na polowanie. Za stalowymi drzwiami schronu czekał na nich bezkres zrujnowanego świata. Mogący przynieść chwałę lub śmierć pod ostrzem z nienawidzonego bagnetu. Przed bramą założyli rękawice ochronne, maski, gogle i hełmy. Wojnicz naciągnął im na głowy kaptury i zasznurował. Przez uchylone skrzydło bramy do środka wpadał gęsty śnieg. Wojnicz złapał bałabanowa za ramię. Pilnuj chłopaka. Mężczyzna odepchnął jego rękę, a potem bez słowa wyszedł ze schronu. Mateusz ruszył za nim. Z karabinem w zaciśniętych dłoniach i lampą przytroczoną do paska zniknął w szarej zamieci. Chłopak przystanął tuż przed zamkniętymi drzwiami, zadziwiony widokiem obcego świata. Patrzył na przedziwną dioramę o zamazanych brzegach, pociętą smugami padającego śniegu i popiołu. Z daleka nie nadleciały ptaki. I nie słychać było żadnego dźwięku. Odwrócił się ku wejściu. Na ścianie, wokół pancernych drzwi, widniały wyblakłe ślady maskowania na żelbetonie, wymalowane farbami wysokie jodły i sosny. Mateusz przystanął z zaciekawieniem. Nigdy nie widział takich drzew. Odwrócił głowę, szukając ich wzrokiem. Wokół niego zmrożona pustka i ślady po dwustuletnim karczowaniu. Smętne pieńki wystające z ziemi ciągnącej się aż do horyzontu, żadnego drzewa w zasięgu wzroku. Przed oczyma miał zimny przepych martwego świata. Jasny księżyc na niebie i przedziwny księżycowy krajobraz na ziemi. Nieruchome trawy zamarznięte na wieczność. Ponad nimi wiatr przeganiał kłęby popiołu i śniegu, na pustej jezdni upiorna kolejka zardzewiałych samochodów. Nad martwą krainą przetaczał się odległy grom. To stare drzewa upadały niczym martwi Josipowie. Banow zniknął w cieniu pobliskich ruin i wyłonił się na linii horyzontu, ciemna, zgarbiona sylwetka na tle szarego nieba. Przywołał do siebie Mateusza. Chłopiec ostrożnie wstąpił na ścieżkę wszystkich Josipów. Szedł wolno po śladach na śniegu w stronę bałabanowa. Zimny wiatr próbował go przewrócić. Nawiewany śnieg zacierał ślady, ale młody Josip się nie poddawał. Rozchwiany jak dym, skulony od zimna, przecierał rękawicą zasypane śniegiem gogle i uparcie podążał przed siebie. W końcu dotarł do Bałabanowa, który kiwnął głową i po przyjacielsku trącił chłopca łokciem, a potem razem poszli przez martwy, nieruchomy świat. Mateusz sycił wzrok nieznanymi dotąd obrazami. Ciemne niebo z mdłą plamą księżyca, skryte w mroku wejście do schronu, budynki zniszczone do fundamentów, gruzowiska pokryte lodem i zasypane szarym, brudnym śniegiem. Po niebie nie płynęły chmury, księżyc trwał nieruchomo, trawy nie szumiały, ruiny zastygły na wieczność w dawno ustalonym porządku, a ludzkie ślady natychmiast przykrywał padający śnieg. Tylko szum wiatru nasilał się i opadał, ale nigdy nie cichł. Bałabano wprowadził Mateusza ścieżką wytyczoną już wiele lat temu, wydeptaną buciorami kolejnych Josipów. Zamarzniętym kanałem melioracyjnym wzdłuż w gruzu i po nasypie z cegieł przez dawne mieszkania na piętrze bloku, a potem wąskim korytarzem do wyjścia, skąd można było podążyć do miejsca, w którym wędrówka zatoczy pełne koło. Wkrótce przed Mateuszem otworzył się widok na ślady dawnych wojen toczonych na tej ziemi. Na prawie zasypane linie okopów. Pajęczynne zerwanych drutów kolczastych, leje po bombach wypełnionych zamarzniętą wodą i ślady kolein zostawionych przez czołgi. Wszystko na wieczność utrwalone mrozem, jak płaskorzeźba wytrawiona w ziemi. Wzdłuż starego okopu leżały zamarznięte ludzkie ciała. Zimny wiatr już dawno zdarł z nich ubrania, a wieczna zmarzlina pozbawiła zapachu. Z bliska przypominały woskowe kukły rozrzucone w przeróżnych pozach, niezwykle wychudzone, pozbawione zarostu, o żółtej skórze wychłostanej wiatrem do połysku. Bałabanow ostrzegł, żeby ich przypadkowo nie nadepnąć. Są bardzo śliskie, łatwo się przewrócić nawet w kolcach. Mateusz uważał więc przy każdym kroku stawianym wśród tych woskowych ciał. Zgodnie ze słowami bałabanowa, niektóre miały po 100 lat. Czekały na słońce, które rozmrozi ziemię. Przestano je grzebać już dawno temu. Za duży wysiłek, bo zamarzniętą ziemię trzeba rozbijać kilofami. Mateusz zapytał, dlaczego w tym miejscu było tak wiele trupów. To nasza pierwsza linia obrony. Dawno temu wybrano dobre miejsce na budowę schronu. Za plecami mamy zakole rzeki, i tylko tędy można dostać się do wejścia. To stąd zawsze prowadzono natarcie. I tu się bronimy. Bałabanow dał znak ręką, żeby Mateusz podążał za nim. Stary Josip prowadził chłopca daleko przed linię okopów. Przystanęli nad głębokim lejem po wybuchu bomby. Ich sylwetki odbijały się w zamarzniętym dnie. Bałabanow wskazał ciało leżące u ich stóp. To mój ojciec. Zginął przed 42 laty w bitwie z Ukraińcami. Chłopiec milczał. Nie bardzo wiedział, co powiedzieć w takiej chwili. Bałabanow kiwnął głową. Wiem, o co chcesz zapytać. Ojciec zginął rano pierwszego dnia bitwy. Po dwóch dniach, gdy odeszli Ukraińcy, nie można już było go stąd ruszyć. Przymarzł do ziemi, której bronił. Nawet nie dało się zdjąć butów. Zobacz. Prawie jak nowe. Z pod warstwy popiołu wystawały podeszwy wojskowych trepów. Walczyło schron? zapytał Mateusz. No, ja należę do trzeciego pokolenia. W czasie ostatniej wojny światowej nasz dziadek spadł z nieba wraz z rosyjską kompanią spadochroniarzy. Jakoś tak wyszło, że później zagubił się za linią frontu. Po zakończeniu wojny, wielu naszych przemierzało te ziemię. Dziadek znalazł sobie tu kobietę i został na stałe. Podobno nawet budował schron. W tamtych czasach wszystkie narody walczyły ze sobą o przetrwanie. Kiedy pokonaliśmy Ukraińców, przyszli Rosjanie, po nich Niemcy. W końcu wszystkie nacje wymieszały się między sobą, stworzyły własne państwa, a potem znów skoczyły sobie do gardeł. Ostatecznie zostały już tylko pojedyncze schrony, które do dziś walczą między sobą. Mój dziadek zginął w jakiejś zasadce Stare dzieje Przed śmiercią zdążył jednak spłodzić syna Mój ojczulek, drugi polski Bałabanów Już urodzony i wychowany na tej ziemi Zginął w bitwie z Ukraińcami To było chyba w pięćdziesiątym piątym Albo szóstym Nie pamiętam dobrze Byłem wtedy dużo młodszy od ciebie Przed odejściem Bałabanów dotknął ramienia zamarzniętego trupa Czas na nas, mruknął. W śnieżnej zawiej Mateusz nie usłyszał jego słów. Przyjdę do ciebie jutro, staruszku. Para buchała z ust, osiadała na maskach i goglach i natychmiast zamarzała. Oblodzone ubrania skrzypiały przy każdym kroku. Kałasznikow po ojcu zbielał od mrozu, a Mateusz z przerażeniem odkrył, że powoli tracił czucie w palcach. Wtedy bałabanow dał znak, że muszą zejść ze ścieżki. Ukryli się za załomem pokruszonego muru, gdzie czerniał ślad po ognisku, a wokół widać było odciski kolczastych butów innych Josipów. Bałabanow z pomocą saperki rozgarnął zamarznięty popiół. Idź po chrust, przekrzykiwał szum wiatru. Jest ukryty w tamtych ruinach, tylko uważaj. Kiedy już Mateusz przyciągnął kilka suchych gałęzi, połamał je i ułożył w stertę. Bałabanow podlał całość spirytusem i przyłożył ogień z lampki. Jasny płomień podniósł się w trzasku iskier i rozsiadł na drewnie. Wkrótce obaj przykucnęli nad niewielkim ogniskiem, rozdzieleni chybotliwą smugą dymu. Stary Josi podsłonił twarz i sięgnął po bagnet, którym pociął resztę gałęzi. Ułożył je przy ognisku. A następnie ze wstrętem schował ostrze do pochwy Co teraz? Zapytał Mateusz Bałabanów odpowiedział, że teraz będą rozgrzewać się Ciepłem ognia i bimbrem A jeżeli Mateusz ładnie poprosi To może nawet usłyszy jakąś ciekawą historię No ale najpierw trzeba było się ogrzać Tu zawsze odpoczywamy Powiedział Bałabanow pociągając łyk z manierki to jest miejsce, gdzie można pogadać i się pośmiać. Nie umiem mówić tak ładnie jak wojnicz, ale też sporo przeżyłem. Mateusz natychmiast potwierdził skinieniem głowy. Naprawdę chciał, a palący gardło Bimber sprawił, że zrobiło mu się ciepło i wygodnie. Bałabanow zaczął opowiadać. Mówił o piekielnym zimnie, które wypala skórę do kości, o złych ludziach, nawiedzających przed świtem zmęczonych Josipów. Na końcu opowiedział też o starym człowieku, który widząc ślady na śniegu zesrał się ze strachu i posłał małego chłopca na wartę. W pewnej chwili bałabanow klepnął Mateusza w ramię. Nie śpij, idziemy. Chłopiec rozejrzał się ze zdziwieniem. Ognisko zdążyło już przygasnąć, a na kolbie karabinu znów pojawił się mróz. Idziemy! ponaglił bałabanow. Wkrótce znów brnęli po zmrożonym śniegu. Zdążyli wielokrotnie przejść po własnych śladach i wypić resztę bimbru przy ognisku, kiedy Mateusz zobaczył coś niezwykłego. Księżyc pobladł, na wschodzie pojawiło się światło, a Bałabano stał się niespokojny. Odtąd kazał Mateuszowi iść kilka kroków za sobą. Nie chciał już rozpalać ogniska, kilka razy przeładował karabin i to samo nakazał Mateuszowi. Przedziwny nastrój starego Josip'a udzielił się też chłopcu. Co jest? zapytał Mateusz ze złością. Słońce wschodzi, niedługo koniec naszej warty. Mateusz przystanął i z niepokojem patrzył, jak cicho zakrada się świt. Przyszli tuż przed pierwszym brzaskiem, w tej najgorszej dla wszystkich Josipów porze, kiedy sen najmocniej kleił oczy i mącił umysł, kiedy panowała przejmująca cisza i nie było słychać żadnych dźwięków świata. Kiedy martwy świat nie oddychał. W tamtej chwili wzmógł się wiatr, podniósł się tuman popiołu i śniegu, a Mateusz stracił bałabanowa z oczu. Trwało to tylko kilka upiornych sekund. Kiedy śnieg się rozwiał, chłopiec znów go dostrzegł. Bałabanow leżał na ziemi z rozrzuconymi rękoma i przedziwnie odchyloną głową. Krew z rozpłatanego gardła parowała na mrozie. Nad zarżniętym Josipem pochylał się obcy człowiek. Mateusz w jednej chwili zrozumiał, dlaczego wszyscy Josipowi tego świata tak nienawidzą bagnetów. Na widok Mateusza obcy uniósł głowę, potem się wyprostował, przestąpił trupa i ruszył w stronę chłopca. Mateusza sparaliżował strach. Nie wykonał żadnego ruchu, gestu. Patrzył tylko nieprzytomnym wzrokiem na nadchodzącego człowieka. Widział wszystkie swoje lęki, obleczone w szmaty, dymiące oddechem, połyskujące dobrze znanym kształtem bagnetu, którego od tej chwili również nienawidził. Wtedy usłyszał za plecami skrzypienie deptanego śniegu. Odruchowo spojrzał pod nogi, zobaczył, jak jego nieruchomy cień jest wchłaniany przez inny, nadchodzący z tyłu. Zamknął oczy. To tylko zły sen. Takie rzeczy zdarzają się innym, ale nie mnie, nie w tym momencie. Poczuł dłoń łapiącą go za głowę, następnie mocne szarpnięcie, a przed jego oczami pojawiło się szare niebo, błysnęło ostrze bagnetu. Wtedy odezwała się w nim pamięć wszystkich mężczyzn, którzy od tysięcy lat wychodzili nocą ze swych domów, żeby z bronią w ręku strzec spokoju bliskich. Pamięć i doświadczenie wszystkich Josipów tego świata zamknięte w wątłym ciele chłopca. Poderwał karabin i zasłonił gardło. Spadające ostrze bagnetu skrzesało iskry na zamarzniętej lufie. Mateusz gwałtownym ruchem rzucił się na ziemię, przetoczył w tumanie śniegu i zastygł na kolanach z uniesionym kałasznikowem. Przed sobą miał dwóch obcych ludzi. Wyglądali jak wysłannicy piekieł. Upiorni łachmaniarze o poparzonych mrozem twarzach, zaopatrzeni w gogle ochronne i bagnety do podżenania gardeł młodych Josipów, nie mieli innej broni. Krążyli wokół Mateusza jak wilki, i jak wilki połyskiwali obnażonymi zębami, ich oczy błyszczały złowrogo. Zabójca Bałabanowa trzymał się z tyłu, na jego brodatej twarzy pojawiła się niepewność. Drugi napastnik był w wieku Mateusza. Zbliżał się, potrząsając bagnetem z zapalczywością młodego chłopca. Mateusz uniósł karabin, a łachmaniarze zatrzymali się. Lewa dłoń chłopca odnalazła zaczep suwadła. Ostre szarpnięcie, zamrożone suwadło zgrzytnęło w prowadnicy. Karabin zatańczył w dłoniach młodego Josip'a. Teraz tylko nacisnąć spust. Już! Iglica głucho uderzyła o spłonkę. Nie wypał. Mateusz szarpnął suwadło, lecz nabój zablokował się w zamarzniętym zamku. Rozległ się dziki krzyk. Chłopiec z przestrachem uniósł głowę. Nadchodzili. Mateusz odrzucił karabin, sięgnął po znienawidzony bagnet. Stary wyraźnie trzymał się z tyłu. Wskazał ciało bałabanowa, jakby chciał powiedzieć patrz, tak się szlachtuje Josipów. Młody skoczył na Mateusza z uniesionym bagnetem miał szaleństwo w oczach. Chłopiec zasłonił się ręką, po czym zadał pchnięcie. Nie trafił dobrze, więc tylko odepchnął młodego, a w następnej chwili obaj turlali się po śniegu. Stary krążył nad nimi. Mateusz znalazł się na plecach, podciągnął kolana do piersi i z całej siły odepchnął młodego od siebie. Znów byli na nogach. Otaczały ich kłęby pary z oddechów. Stary z dłońmi opartymi na udach zaglądał młodemu przez ramię. Pokrzykiwał, zagrzewał do walki, doradzał, prowadził za rękę. Młody zaatakował z uniesionym bagnetem. Mateusz już na niego czekał. Tego pchnięcia nie zadał młody, wylękniony chłopiec, tylko doświadczony Josip. Ostrze bagnetu sprytnie ominęło skórzaną uprząż na piersi młodego, przeszło przez kilka warstw ubrań, w tym jedno z wyprawionej twardej psiej skóry, przebiło tkanki między żebrami i zanurzyło się w miękkie ciało. Odpowiedział mu rozpaczliwy krzyk dziecka. Chłopiec odwrócił się, próbował uciekać, wrzeszczał rozdzierająco. Stary bezradnie opuścił ręce. On już wiedział, co się stanie. Mateusz złapał dzieciaka, przyciągnął do siebie, objął jak brata i przystawił ostrze bagnetu do gardła. Patrzył w oczy starego, który tylko kręcił głową. Nie tak miało być. Mateusz jeszcze bardzo niewprawnie wprawnie, Poderżnął młodemu gardło. Z potwornej rany trysnęła krew. Życie uciekało na zawsze z przestraszonych oczu chłopca. Stary zaczął krzyczeć ze złości i podskakiwać w jakimś obłąkańczym tańcu. Śnieg dymił pod jego stopami. Josip stanął na szeroko rozstawionych nogach, ponad rozdygotanym ciałem. Opuścił głowę i rozłożył ręce. Z bagnetu kapała gęsta krew. Stary rzucił się do ucieczki. Wtedy w głowie Mateusza doszła do głosu ta przedziwna zawziętość, z jaką codziennie pracował przy stole w przetwórni, krążył między śpiącymi barakami i dobierał się do Iw. Zawziętość, która nie pozwalała zejść z wybranej ścieżki. Z dzikim okrzykiem ruszył w pościg. Już po kilkunastu krokach dopadł starego, podciął, a tamten upadł twarzą na śnieg, kilkoma uderzeniami saperki rozbił jego głowę, stary umierał bezgłośnie. Młody Josip wrócił do swojej pierwszej ofiary. Długo klęczał nad ciałem martwego chłopca. Odwinął szmaty z jego głowy, zdjął gogle i odsłonił młodziutką twarz, zupełnie podobną do własnej. Potem wstał, otrzepał kolana ze śniegu, znalazł Josipa i zaciągnął jego ciało przed wejście do schronu. Odnalazł też zagrzebany w śniegu karabin po ojcu, zupełnie bezużyteczny. Znów wrócił do martwego chłopca. Zdjął rękawice, dotknął jego twarzy i natychmiast z przestrachem cofnął dłoń, bo ciało młodego było już zimne jak kamień. Mateusz dwukrotnie stuknął kolbą karabinu w zamarzniętą ziemię, ale martwy chłopiec nie otworzył oczu. Dwa zakrwawione trupy złożono na schodach przed wejściem. Natomiast bałabanowa przyniesiono do wnętrza schronu w dobrze znanej Mateuszowi procesji. Kolejny martwy Josip spoczął na betonie otoczony przez mieszkańców, których lament niósł się aż pod sklepienie schronu. Jakaś zapłakana kobieta, być może żona, ale tego Mateusz nie był pewny, rzuciła się z rozpaczą na ciało bałabanowa. Inna zamoczyła w jego krwi białą chustę i z nabożnym przejęciem uniosła ponad głowę. Oto jest krew bohatera! Tłum zaszumiał. Mateusz trzymał się na uboczu. Stał z dłońmi opartymi na karabinie, zawieszonym na piersi. Milczał, bo dobrze wiedział, że nie warto nic mówić. Przychodziła do niego niezliczona ilość mężczyzn, i wszyscy klepali go po ramieniu i ściskali ręce. I powtarzali: Szkoda, bałabanowa, ale dobrze im odpłaciłeś. Dwa zamarznięte trupy na schodach wystarczyły, żeby ten smutny poranek został zapamiętany jako dzień zwycięstwa. Odpłaciłeś im. Chłopiec milczał uparcie. Chciał jak najszybciej odejść z tego miejsca, wrócić do matki, ale przede wszystkim zobaczyć się z Iwy. Stary Wojnicz pogonił wszystkich Josipów, żeby dokładnie sprawdzili teren przed schronem, natomiast Mateusza pociągnął przez tłum do baraku przy wejściu. Chłopiec przyjął to z ulgą. W połowie drogi powiedział, że musi wcześniej porozmawiać z matką. Stary Josip tylko mruknął: Idź klęczała przy swoim barłogu z dłońmi złożonymi do modlitwy. Mateusz minął ją bez słowa i usiadł za stołem. Na kuchence bulgotał garnek z jedzeniem. Kiedy matka podniosła się z kolan, spojrzała na Mateusza. Natychmiast wyczuła, że stało się coś złego. Jej drżące dłonie ponownie się znalazły, tylko, że tym razem nie złożyły się do modlitwy. Matka przygotowywała się do załamywania rąk i płaczu. Mateusz postanowił jej przerwać. Jestem głodny. Matka bezradnie opuściła ręce, otarła twarz z niewidocznych łez. Kiwając głową, ułożyła przed nim sztućce i talerz, a na małej deseczce postawiła garnek zdjęty z kuchenki. Nalała zupy. Po namyśle dołożyła cały kawałek mięsa. Jej talerz pozostał pusty. Jedz, syneczku. Mateusz pochylił się nad parującym jedzeniem. Przeszkadzała mu saperka na piersi, więc odpiął ją i niedbale rzucił na stół. Odezwały się łyżki i blaszany talerz. Matka zadrżała, widząc ludzkie włosy przyklejone do sztychu saperki. Mateusz jadł w milczeniu. Sycił się ciepłem, rozlewającym się po wnętrzu. Powoli kroił nożem mięso, które było miękkie, jak ciało tamtego chłopca. Zjadł wszystko, kromką chleba wytarł resztki tłuszczu. Dobrze, że już jesteś. Zapadło długie milczenie, które przerwał Mateusz. Już się nie boję, mamo, powiedział, odsuwając pusty talerz. Sięgnął po saperkę i zanim przypiął ją do oporządzenia, popatrzył jeszcze na ostrze z zastygłą krwią i włosami. – Nie ma w tym żadnej tajemnicy – dodał. Następnie podziękował za jedzenie, wstał od stołu i wyszedł z baraku, zostawiając matkę w zupełnej ciszy. Przepchnął się przez tłum stojący nad martwym bałabanowem i bez pukania wszedł do baraku Josipów. W środku czekała już obiecana butelka bimbru, i rozstawione mu sztardówki. Wojnicz wskazał wolne krzesła, a chłopiec bez słowa zasiadł do stołu. Zimny bimber palił gardło. Za drzwiami wciąż było słychać rozgorączkowany tłum. Po pierwszej szklance Mateusz znalazł leżące w kącie własne ubranie, a potem boso wszedł na folię rozłożoną w kącie. Zdjął kolejno cały rynsztunek Josipa a nagie ciało wytarł z tłuszczu i potu szmatą podaną przez wojnicza. Z ulgą założył swoje stare ubranie, wzół buty i ponownie usiadł przy stole. Zdawało mu się, że zrzucając ręsztunek Josipa znów będzie młodym chłopcem mieszkającym z matką, że będzie mógł wrócić po własnych śladach do dawnego świata. Jak bardzo się mylił, zrozumiał już w następnej chwili, gdy nagle wojnicz wstał, Oprzedł stół i przeszedł za plecami Mateusza. Nie próbuj łapać mnie za gardło powiedział odruchowo chłopiec. Nie będę. Chciałem tylko wziąć papierosy. Gdy pokazało się dno butelki, Mateusz podał Wojniczowi rękę na pożegnanie, a potem wyszedł przed barak. Kręciło mu się w głowie, więc odczekał chwilę, żeby zebrać myśli, pooddychać zapachem Starego Świata. Kiedy był już gotowy, poszedł pod barak szwaczek. Stał w podcieniu ściany i patrzył na wychodzące dziewczęta, jeszcze zaspane, lecz już śmiejące się radośnie. Kiedy wreszcie sobie poszły, ruszył w stronę budynku. Przystanął przed drzwiami, za którymi w ciemności czekała Iw, a potem wszedł do środka.